To jest Battlefield, zio! Hej, siemano, wam wszystkim, ludziska z tej strony Solak i witam was bardzo serdecznie w kolejnym, bo już 9. odcinku z serii Zagrajmy w Battlefield 3. Tak, bardzo szybko się przywitam, nie będę wiele gadał. Widzieliście, co było ostatnio, jeździliśmy sobie czołgami. Dzisiaj też jeszcze, jak widzicie w tle, coś będziemy jeździć. Poziom trudności niski. Nie wiem dlaczego ludziska. Tak mi się ustawiło, tak już nie mogę tego zmienić po prostu. Także na poziomie niska. Zła się nie ulęknę. Jedziemy. Przepilat się cisza jednak troszeczkę. Dobra, może być. Postaram się jak najszybciej zrobić, bo... ponieważ niedługo, kuźwa, bo już tylko za tydzień wychodzi Battlefield 4 i kurwa, to będzie coś masakrycznego, bo ja bym chciał jak najwcześniej zrobić serię i pospamować wam, żebyście po prostu się nie nudzili, zarobiście jak najszybciej, tylko dam radę. Może mi jeszcze pomoże Nygus z wysyłaniem, bo on ma 8 mega aż uploadu, ja mam kurwa pół, tak więc wiecie. Ja będę to wysyłał po 4 godziny, to wyślę w ciągu pół godziny. Także postaram się jak najszybciej po prostu ogarnąć tą grę i... Dobra, może niech sobie gadają, bo muszę coś śledzić w końcu gry. A ja nie mam podzielnej uwagi, dlatego tak muszę, wiecie. O, pięknie. Także, no wiecie, no chciałbym zrobić jak najszybciej grę. A nie wiem jak to będzie. Ojej, gdzie ja mam jechać? Aha. Dobra, poczekajcie. O, dobra, tu. Na spokojnie, easy. Aha. Przebijemy się przez mur. Czy to... Okidoki. Tak, to był. Dokładnie. Czy to jest mój czy wróg? Nic nie strzela we mnie, to raczej się troszeczkę zakopałem tutaj. Dobra, zapierdalam. Turbo i śmigam. Ej, jaja sobie robicie? No jaja sobie robię, no. Kurde, to ja chcę zrobić jak najszybciej. Let's play Atomic, kurde, jeszcze skrypta nie odczytał, no. Błagam, weź się już. No przemieściłem się, kurwa. Ojej. Ale mnie ładują teraz. Total, kuźwa. Dobra, bo ja wiem już co celować, także... Ojej! Jak ja to zrobiłem? Boże, co za debil ze mną. Ślepy, kurde, jestem. Sorry, wybaczcie mi to. No, naprawiaj się. Ojej! Co mnie jeszcze tam ładuje, kurde? Ojej, co to? No dokładnie, co to kurde było? Aha, ja teraz nie prowadzę. Także to jest randomowe takie, oskryptowane. Dobra, na razie i tak nie mogę wysiąść. Nic nie mogę zrobić. Dobra, nikt ma wyładować. Okej. Nie wiem, czy to moi byli, czy nie. Słabe dialogi słychać. Może nie będę zagłuszał jeszcze bardziej.
Dobra, najwyraźniej widzę, że tu mamy coś, że tu mam po prostu ich osłaniać, naszych ziomeczków. Czekajcie, to jest nasz chyba. Okej, dobra, przebił. Patrzę, rozglądam się jeszcze, na razie nic. O! Tutaj jest ham. No, dobra, tam Petrza to było widać. Okej. No, schodź ten głow, głupia. Kurde, zdążył rzucić granatą. Niestety. A, tam tak rzuciłeś. Już, wydostań się z zasadzki. Okej. Mogę wysiąść? Mogę wysiąść? Nie, na razie nie. Broń śmigłowca, okej. No! Na razie nic. Ojej. Tak miało być. Trzymaj się, synu. Już lecimy. No, trzymaj się, kuźwa. Jak ja nawet nie wiem, kiedy mnie obkrążyli. No nic. Ale tak miało być, to jest... A, no właśnie. To już kojarzę to. Okej, dobra. Miller. Zgadza się? Amerykanie i ich pamiątki. Własność twojego syna jest nazwisko. Johnny Miller. Mam nadzieję, że za bardzo za nim nie tęskni. Dzieci przywiązują się do takich rzeczy. Kiedy je zgubią, potrafią płakać całymi dniami. Wiesz czemu? Bo te drobnostki przypominają im o miłości. Ale strata jest częścią dorastania. Prawda? Częścią dorastania jest akceptacja nieuchronności śmierci. Rozumie pan, panie Miller? Nieuchronności. Tak mawiał mój ojciec. Dla swoich dzieci będziesz bohaterem. Może to dla ciebie jakieś pocieszenie? Amadei, Adjom. Wstyd. Przybywacie do naszego kraju, by nas mordować. I nazywacie nas terrorystami. Jarosław Boberek. Próbujemy ratować nasz kraj i ludność. To cena, którą zapłacicie. Ale jajca. Tego się nie spodziewałem. Ale Miller to nie jest nasz gówno. O, misja kolejna, tak? Dobra, to ja może zrobię króciutki. Znaczy krótszy. Chociaż ja nie wiem, ile to zajmuje. Poczekajcie, jak to się doładuje. No więc tak. Jeszcze tam nie dokończyłem nawet tej kwestii BF-a. Jak wyjdzie, postaram się wrzucić jak najszybciej jakieś krótką misję pierwszą, a potem po prostu się postaram wrzucać na bieżąco, sorry, i na bieżąco multi, i na bieżąco singla, tak byście się nie czuli, wiecie, stratni. Bo pewnie będziecie chcieli kilka zobaczyć. Dobra, może. Ładny obrazek, co? Paskudny, no i w żaden sposób nie wiąże Salomona z bombą. Masz coś jeszcze, sierżancie? Co jeszcze chcesz? Czego kurwa chcecie? Widzieliście, jak zabija Millera? Proszę spojrzeć w lustro, sierżancie. W całej tej historii pełno śladów paluchów waszych i tego... A ty co, kurwa, prokurator? Poczyniłeś tej sprawie. Byłeś w pomieszczeniu, gdzie powstało to nagranie. Byłeś w banku, gdzie znaleziono bomby. Zgadza się? Tak, zgadza się. Znaleźliśmy miejsce na 3 bomby. Podarte mapy. Na monitorze widać było Salomona z Al-Bashirem. Budynek został zburzony. Dowody zniknęły. Nie masz nic? Tak. Nie masz, kurwa, nic. Co? Kiedy to się stało? Na pewno? Dobra, dzięki. Wygląda na to, że w Nowym Jorku zjawił się sam Salomon. No i co?
Więc twoja historyjka trzyma się... Al-Bashir jednoznacznie wskazywał Salomona jako swoją prawą rękę. Tak? Kiedy? Kiedy ruszyliśmy jego tropem. Campo i ja. To już powoli nam fabułka się jednak rozwija i dobiega końca, nawet bym powiedział. I wiecie co? Poczekajcie. Dobra, ja sobie tutaj spauzuję. Nie chcę grać na poziomie niskim. Zobaczymy, czy mi się to uda przestawić po prostu. I co? I no nic, zrobimy taki krótszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie ocenić. Będę wam bardzo wdzięczny. Skomentować, to też ważne bardzo. Dlatego też wspominam zawsze o tym. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. To wszystko. Na razie.